Mamy dany wykres funkcji f i funkcji g. No i mamy funkcję g duże od x zdefiniowaną jako takie złożenie, że to jest g od f od x, a następnie jeszcze całość podniesiona do kwadratu. No i pytają nas, jaka jest wartość pochodnej funkcji duże g dla x równego 5, czyli ile jest g prime od 5. No dobrze, no to co my wiemy? Napiszmy sobie, co wiemy. Wiemy, że g, funkcja duże g. Od x. To jest takie złożenie, że najpierw na argument x działa funkcja f, następnie na wynik działania funkcji f działa funkcja g, no a na końcu całość podnosimy do kwadratu. Mam nadzieję, że widzicie, że mamy tutaj do czynienia ze złożeniem trzech funkcji. Jaka jest ta trzecia funkcja? No mamy f, mamy g, a następnie mamy podnoszenie do kwadratu, więc mogę sobie zdefiniować na przykład literką h od x funkcję x kwadrat. No i wtedy, żeby już nie było wątpliwości, napiszę to jeszcze raz jako złożenie takich trzech funkcji. Czyli, że mamy najpierw argument x. Na ten argument x najpierw działa funkcja f. Następnie na wynik działania funkcji f działa funkcja g. A na końcu na wynik działania funkcji g działa funkcja h, której działanie polega na tym, że ona podnosi swój argument do kwadratu. Więc rzeczywiście ta funkcja g duże od x jest złożeniem takich trzech funkcji: h od g od f, gdzie h od x to jest x kwadrat, a g i f mamy dane w postaci wykresów. No i teraz musimy odczytać z tych wykresów i z tego wzoru funkcji h, jaka jest pochodna funkcji g w jakimś punkcie. Czyli musimy obliczyć pochodną złożenia tych trzech funkcji. Czyli ile to jest. Pochodna po argumencie x naszej funkcji g od x. No i taki wzór już pokazywałem Wam w poprzednim filmie, to znaczy w poprzednim filmie robiliśmy taki przykład, gdzie liczyłem pochodną złożenia trzech funkcji. No ja ten wzór najbardziej lubię pamiętać w takiej postaci, którą teraz napiszę: że najpierw liczymy pochodną tej najbardziej zewnętrznej funkcji. Tak jak mówiłem, to przypomina trochę zdejmowanie kolejnych warstw cebuli, czyli liczymy pochodną tej najbardziej zewnętrznej funkcji po jej argumencie. No to, żeby teraz tutaj nie przepisywać za dużo, nie zmieniać ciągle kolorów, to ja sobie po prostu to zaznaczę. O, zaznaczę to sobie tutaj. Skopiuję i wkleję. No bo liczę pochodną tego złożenia. Funkcja G -X jest to złożenie, dlatego to skopiowałem. No i liczę pochodną tego. Po argumencie tej najbardziej zewnętrznej funkcji, a argumentem tej najbardziej zewnętrznej funkcji jest to, co ta funkcja dostaje jako argument, czyli to wyrażenie. To jest argument tej funkcji. Więc liczę pochodną funkcji h po jej argumencie. No i następnie, jak wiecie, muszę to pomnożyć przez pochodną tego argumentu. No ale tu mamy znowu funkcję złożoną. Czyli muszę obliczyć pochodną tego argumentu funkcji h. No ale po czym tę pochodną ja muszę obliczyć? No skoro to jest funkcja złożona, no to w pierwszej kolejności liczę pochodną po jej argumencie, a jej argumentem jest funkcja f od x. Czyli teraz liczę pochodną funkcji g po jej argumencie, wklej, czyli po funkcji f od x. No i dalej muszę, jak gdyby wziąć po zdjęciu tej kolejnej warstwy, obliczyć pochodną tej następnej warstwy. Czyli pochodną samej funkcji f po x po prostu. No bo funkcja f już zależy bezpośrednio od x. Czyli dostaję takie wyrażenie, które jest dokładnie takie samo, jak w tym poprzednim filmie. No i ja lubię to pamiętać w takiej postaci, dlatego że to wygląda tutaj trochę tak, Jakbyśmy mieli takie ułamki, i jakby nam się te wyrażenia skracały tutaj, to z tym, a to z tym. No i to, co zostaje, no to jest pochodna tej funkcji po x. To oczywiście nie są ułamki i tego nie można tak skrócić, ale może to nam się kojarzyć, dlatego że to są, że te pochodne zapisane w ten sposób mówią nam, że to są granice ilorazów takich przyrostów, takie ilorazy różnicowe. O ile się zmienia funkcja h przy zmianie funkcji g. O ile się zmienia funkcja g, jak zmienia się wartość funkcji f i tak dalej. Więc to się tutaj nie skraca. Ja to wycofam. Ale wygodnie jest to tak pamiętać, bo to jest wygodna mnemotechnika. No ale ten sam wzór można napisać w tej postaci z primami. Ja to teraz zrobię. To również było w poprzednim filmie. Czyli g' od x. No i co tutaj jest napisane? Tutaj jest napisane, że to jest pochodna funkcji h po jej argumencie obliczona na tym właśnie argumencie, którym jest w tym wypadku geodef od x, czyli to jest dokładnie po prostu. No, może ja znowu skopiuję tutaj sobie kawałek, żeby nie przepisywać za dużo i żebyście się nie nudzili oglądając. No i to jest po prostu pochodna funkcji h, czyli h prime, od tego argumentu, jaki tam był. No, i to następnie muszę pomnożyć przez pochodną funkcji g. No, a to jest znowu funkcja złożona g od f od x. Czyli tutaj będę miał g prime od jej argumentu, czyli od f od x. No, i to jeszcze pomnożone przez pochodną funkcji wewnętrznej, która jest tam wewnątrz funkcji g, czyli razy f prime od x. No, i to jest dokładnie to samo zapisane w innych oznaczeniach że to jest h' od argumentu, następnie pochodna tego argumentu. Skoro argument jest znowu funkcją złożoną, no to jest g' od jej argumentu razy pochodna tego argumentu funkcji g, czyli f' od x. No to tyle ogólnych rozważań, a teraz musimy obliczyć to dla naszego konkretnego przypadku. No i tutaj interesuje nas wartość pochodnej g', ale tylko w jednym punkcie, dla jednego x. A. Więc tutaj wystarczy wszędzie zamiast x a wstawić po prostu piątkę. No to ja sobie znowu Skorzystam z dobrodziejstwa technologii komputerowej i zamiast przepisywać to sobie skopiuję. No, bo po prostu wszędzie zamiast x muszę wstawić piątkę, po prostu tam, gdzie był x, tam muszę wpisać piątkę. Czyli to będzie takie wyrażenie, którego wartość musimy obliczyć. No i teraz musimy zacząć od tego, żeby znaleźć wartość funkcji f dla 5 i f dla 5. No to jaka jest wartość funkcji f? Dla x równego 5. No tutaj mamy piątkę. Wartość funkcji f to jest po prostu minus 1. Czyli to jest po prostu równe minus 1. No a ile jest f' od 5? Jakie jest nachylenie stycznej do wykresu funkcji f w x równym 5? No widzimy, że w otoczeniu tej, tego punktu, w otoczeniu piątki, ta funkcja f jest po prostu stała. Jest stale równa minus 1. No więc styczna do wykresu tutaj będzie po prostu linią poziomą. A jak jest nachylenie linii poziomej? Nachylenie linii poziomej to jest 0. Czyli pochodna tej funkcji f w otoczeniu piątki to będzie po prostu równa 0. Czyli to wyrażenie jest po prostu równe 0. Odczytaliśmy to z wykresu funkcji f. No więc już możemy sobie darować odczytywanie, ile jest g' od minus 1, ile jest g od minus 1 na h' od tego, no bo cokolwiek tutaj byśmy nie dostali, to i tak będzie to mnożone przez 0. Czyli wartość tej pochodnej w piątce będzie po prostu równa 0, dlatego że ten czynnik jest równy 0. Gdyby nie był 0, no to musiby, musielibyśmy teraz odczytać, ile jest g' od minus 1, czyli minus 1c, jaka jest wartość stycznej do wykresu g', no tutaj akurat widać, żeby, żeby była równa minus 1, i tak dalej, musielibyśmy odczytać h', h' to jest po prostu 2x, ale nie musimy tego robić, bo już wiemy, że ta pochodna jest równa 0, dlatego, że ten czynnik się wyzerował. No i właściwie moglibyśmy to odczytać z tych wykresów już na samym początku. No bo widzimy, że w otoczeniu piątki funkcja f jest stała, czyli wartości się nie zmieniają. Są stale równe minus 1. A zatem funkcja g dostaje na wejściu, jak jesteśmy w otoczeniu x równego 5, stałą liczbę, minus 1. Czyli x się zmienia, a f się nie zmienia, więc również g od f nie będzie się zmieniało, no bo g będzie dostawało stałą liczbę. No i tę stałą liczbę będzie zamieniała na jakąś inną stałą liczbę. Następnie tę liczbę będziemy podnosili do kwadratu, więc widać, że w otoczeniu x równego 5 po prostu ta funkcja g duże od x jest stała, dlatego że ta najbardziej wewnętrzna funkcja jest stała. No więc jej pochodna będzie po prostu 0, skoro jej wartości w otoczeniu tego punktu się nie zmieniają. No, i to jest prawda, że jeżeli dowolna z tych funkcji, których złożenie tutaj mamy, byłaby tutaj w otoczeniu stała, no to po prostu pochodna będzie 0, no bo wystarczy, że którykolwiek z tych czynników się wyzeruje. A więc fakt, że g' jest równe 0 w otoczeniu 5, to mogliśmy wywnioskować już na samym początku z tych wykresów. Tak czy inaczej, odpowiedź na to zadanie to jest, że g' od 5 jest równe 0. No i to jest przykład zadania z naszego portalu Khan Academy link do ćwiczeń zawierających tego typu zadania znajdziecie w opisie filmu poniżej